Solidne fundamenty i stabilny dach to dwa podstawowe elementy, jeśli chodzi o budowę domu. Tutaj nie ma miejsca na kompromisy. Czym się kierować, wybierając więźbę dachową? Jesteśmy dzisiaj w Tartaku właśnie po to, żeby to sprawdzić. Podobno diabeł tkwi w szczegółach. Drewno, jakie jest, niby każdy widzi. Zastanawiam się, jakie pułapki czekają na mnie jako na laika. Na co powinnam zwrócić uwagę, żeby zainwestować dobrze te pieniądze? Przede wszystkim trzeba kupić drewno z polskich lasów. Z polskich lasów, ale widziałam na rynku oferty z Czech, Słowacji, znacznie tańsze. Tak, czeskie może być tańsze, ale Czesi i Słowacy mają w tej chwili problem z wysychaniem surowca, który pchają za wszelką siłę dalej, poza swój kraj, aby się pozbyć tego drewna, no i kupując te drewno ryzykujemy, że ono będzie niedobre. To jest drewno gorszej jakości? Przede wszystkim te drewno jest posuszowe, to znaczy, że te drewno w jakiś sposób umarło rosnąc, czyli jest ryzyko, że będzie posiadać robaka. I to jest główny problem w drewnie konstrukcyjnym. Tego nie może być. Dlaczego? Jak to później rzutuje na użytkowanie, na konstrukcję dachu? Ma wpływ taki, że my tego robaka nie wytępimy i on w środku zacznie konsumować te drewno i kiedyś ono zniknie. Czyli może się okazać, że kupiłam drewno z założeniem, że będzie na lata, a po kilku sezonach może trzeba będzie wymienić. No, będzie trochę tańsze, niedużo, ale będzie tańsze, a ono będzie niewarte tych pieniędzy, które się zaoszczędzi. Drewno z naszych lasów posiada certyfikat FSC, który mówi o racjonalnej gospodarce. To jest pierwszy punkt. Drugi punkt, my dbamy o to, żeby to drewno było dobrej jakości, tak jak ma być, czyli bez robaka, bez gnilizny. I my oświadczamy, świadczymy to, sprzedając ten surowiec, certyfikatem, który my wystawiamy na wyrób, który się u nas kupi. Po to właśnie ten certyfikat, bo pewnie są też małe tartaki, które może zaoferują nam produkt w niższej cenie, no ale bez certyfikatu, wtedy trochę kupujemy w ciemno. Tak, może być taka sytuacja, bo są tartaki, które nie posiadają tych certyfikatów i przypuszczam, że bazują na tym surowcu, aby osiągnąć tą niższą cenę, aby sprzedać taniej, żeby pozyskać klienta. No tutaj magii nie ma, żeby móc sprzedawać taniej, no to trzeba samemu pozyskać tak, taniej. Tak, tak, nie ma innej opcji. Drewno, zanim wyjedzie z tartaku, jest impregnowane. Tak, drewno impregnujemy metodą zanurzeniową. Jest to impregnat, który chroni drewno przed działaniem czynników atmosferycznych i biologicznych. Ważne jest to, żeby to zaimpregnować dobrze, odpowiednim preparatem, który gwarantuje no, to, co ma uzyskać, czyli odporność na wpływ warunków atmosferycznych. Zatem to, że kupię dobrej jakości drewno, to jedno, ale to drewno trzeba jeszcze odpowiednio zabezpieczyć, żeby ono te swoje właściwości zachowało. Tak, dokładnie. Wiem, że jest taki nowy trend na rynku, część inwestorów decyduje się na to, wybierają drewno klejone. Droższe, dwukrotnie droższe. Dlaczego warto zainwestować? Przede wszystkim drewno klejone jest wysuszone, jest wystrugane. Struganie zabezpiecza te drewno częściowo przed działaniem ognia, czyli nie rozprzestrzenia się tak ogień szybko jak na zwykłym drewnie konstrukcyjnym, które nie jest zabezpieczone przed działaniem ognia. I kolejna rzecz, te drewno przede wszystkim nie wypacza się, nie krzywi się, nie sycha się. To jest najważniejszy aspekt drewna klejonego. Tak, jest drewno na lata. Tak. No dobra, ale teraz załóżmy, że nie chcę wydawać dwa razy więcej, a chcę, żeby mój dach, konstrukcja mojego dachu była ognioodporna. Ma Pan coś dla mnie? Jest opcja, możemy zaimpregnować drewno konstrukcyjne zwykłe impregnatem, który zabezpiecza przed działaniem ognia. I wtedy mam do wyboru albo impregnat... Może być impregnat, który zabezpiecza całkowicie przed działaniem ognia, czyli drewno się nie spali, albo może być impregnat, który częściowo zabezpiecza drewno, czyli opóźnia zapłon. Ile takie drewno finalnie będzie droższe od ceny wyjściowej? Myślę, że w granicach 15-20% do ceny zwykłej konstrukcyjnego drewna.